W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poprzednim razem powiedzieliśmy, że podobnie jak przed pierwszym przyjściem Pana Jezusa, tak i teraz świat pogrążony jest w ciemności. Wtedy był na świecie mrok pogaństwa, teraz może bardziej mrok niewiary, ateizmu, obojętności. Wtedy było wielkie zepsucie moralne i teraz jest, wtedy był mrok w narodzie wybranym, gdzie pojawiały się problemy hellenizmu, faryzeizmu, korupcja wśród kapłanów, podporządkowanie zewnętrznym potęgom. A teraz coś podobnego mamy w Kościele, trapionym przez neomodernizm, przez kryzys moralny, przez ducha świata i także przez podporządkowanie tu i ówdzie Kościoła władzy politycznej. Wtedy była, możemy powiedzieć, że garstka oczekujących, teraz może jest garstka wiernych. Po ludzku wtedy nie było perspektyw, po ludzku teraz jest źle, a będzie gorzej. I wtedy powiedzieliśmy z Norwidem, ale zbawiło czyste jedno łono. A teraz możemy powiedzieć z kardynałem Chlądem i z innymi, zwycięstwo, skoro przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. Roztaczy się tu pewien paralelizm. Jeżeli przy tym stworzeniu, nowym stworzeniu świata, jego odnowieniu przez przyjście Chrystusa, świat wyglądał tak. I jeżeli teraz wygląda tak podobnie, to czy nie znaczy to, że ponowne przyjście Pana Jezusa jest już bliskie? Powiedzieliśmy, że i to jest elementem Adwentu, jego celem, przygotować nas na powtórne przyjście Zbawiciela. I moi drodzy, absolutnie nie chodzi tu o roztaczanie jakichś wizji apokaliptycznych, bo oczywiście pewna doza tego oczekiwania w napięciu na powtórne przyjście Pana Jezusa jest dobra, jest potrzebna i jest uświęcająca. I oczywiście to jest ważny aspekt Adwentu, przypomnienie o powtórnym przyjściu Pana. I to już nie tylko ten kolor fioletowy, który nam przypomina o naszej własnej śmierci, ale także przypomnienie o tym, że cały świat się skończy. Oczywiście z drugiej strony wpadanie w ekstremizm na tym polu nie służy niczemu dobremu. Powinniśmy bowiem łapać łaskę w chwili obecnej. A to, czy świat potrwa jeszcze kwadrans, czy milion lat, jest tutaj naprawdę zdecydowanie drugorzędne. Kiedy ktoś doskonale pełni wolę Bożą, to dla niego to nie ma znaczenia. Ile jeszcze czasu zostało? Jest taka anegdota, którą się opowiada zarówno o świętym Karolu Boromeuszu, jak i o świętym Alojzym Gonzadze. I zresztą jest bardzo możliwe, że młodziutki Gonzaga zaczerpnął właśnie od arcybiskupa Mediolanu, świętego Karola Boromeusza. Otóż mówi się o jednym i drugim, że w toku jakiejś godziwej zabawy, rekreacji, w jednym przypadku mówi się o grze w karty, oczywiście nie hazardowo, a w drugim przypadku o grze w piłkę, zapytano ich, co by zrobili, gdyby dowiedzieli się, że za chwilę skończy się świat. I inni rozmówcy, biorący udział w tej dyskusji, zaczęli mówić, no natychmiast pobiegłbym do spowiedzi, poszedłbym się pojednać z kimś, poszedłbym się pomodlić. A oni obaj na to pytanie odpowiedzieli, gralibyśmy dalej. Gralibyśmy dalej. I to nie była, oczywiście to nie była odpowiedź namiętnego gracza, który nie może się oderwać od stolika z kartami albo od gry w piłkę, nie. To była odpowiedź kogoś, kto jest świadom, że w tym momencie pełni wolę Bożą, bo w tym momencie wolą Bożą jest ta godziwa rekreacja, a tym samym nie chce się oderwać od pełnienia woli Bożej tylko dlatego, że się kończy świat. To jest zbyt błahy powód, żeby oderwać się od pełnienia woli Bożej. I to jest cenna lekcja, bo w ostatnich latach namnożyły się takie postawy przesadnego oczekiwania na apokaliptyczne wydarzenia, takiego oczekiwania, które paraliżuje normalne życie. Nie tylko normalne życie społeczne, ale także duchowe. Człowiek czeka tylko na ten koniec świata i do niczego innego nie jest zdolny. Nie będę się uczyć do matury, bo to nie ma sensu, bo świat się kończy. Nie będę dbał o moją rodzinę, bo to nie ma sensu, bo świat się kończy. Nie będę nawet prowadzić normalnego rozmyślania, tylko będę myślał wyłącznie o tym, że świat się kończy. Więc to jest ekstremizm oczywiście niezdrowy i którego należy się bardzo wystrzegać. Mamy łapać Bożą łaskę tu i teraz. Nie mamy myśleć o tym nadmiernie, co nas czeka i kiedy. Ale z drugiej strony nie należy też lekceważyć znaków.
I świat ewidentnie starzeje się. Nawet o Kościele słyszałem ostatnio taką opinię, że już nie jest tą piękną, młodą, atrakcyjną dziewczyną. Co do tego, co prawda, nie jestem pewien. To znaczy, tak jak Matka Boża się nie starzała, tak i Kościół się nie starzeje. Tylko może po prostu to olśniewające piękno oblubienicy Chrystusowej jest przykryte odrażającym, śmierdzącym błotem grzechów jej niewiernych, niewdzięcznych dzieci. Tak czy owak, świat bez wątpienia starzeje się, dojrzewa. Niektórzy nazywają to postępem i miłośnicy tego postępu zachwycają się kolejnymi barierami, jakie ten postęp przełamuje. My oczywiście patrzymy na te same zjawiska raczej z niechęcią, niekiedy wręcz przerażeniem. Ale abstrahując już nawet od tego, że ten postęp akurat jest bardzo fałszywy, nieludzki, a wręcz antyludzki i bezbożny, ale już nawet sam postęp jako taki, słowo postęp, jak słusznie zauważył Chesterton, nie jest celem sam w sobie. Postęp jest symptomem, jest objawem końca, zbliżającego się końca. Więc, moi drodzy, nie powinniśmy poświęcać za dużo czasu rozmyślaniu nad tymi znakami końca świata, bo to zajęcie wielu ludziom bardzo zaszkodziło. Ale warto z niezmienną pogodą mieć tą świadomość, że być może, jak to zauważył, wydaje mi się, że święty kardynał Newman, dzieje świata i jego losy to nie jest tak jak piłka golfowa, która turla się czy leci w kierunku dziurki, do której ma wpaść. Nie. Że losy świata są raczej jak moneta, która toczy się, turla się po krawędzi stołu. To nie jest tak, że ten koniec gdzieś oczekuje nas w oddali i my się ku niemu przybliżamy. My cały czas jesteśmy na krawędzi. I dlatego ci wszyscy kaznodzieje, którzy w historii mówili, że koniec świata jest bliski, mieli rację, nawet jeżeli on nie nastał, ten koniec świata. Moneta cały czas toczy się po krawędzi stołu i może spaść w każdej chwili. Koniec nie tylko czeka gdzieś w oddali, co jest nieustannie tuż obok. I oczywiście ta myśl może być dla nas cenna, jeżeli nam będzie służyć do życia pobożnego. Jeżeli będzie nas paraliżować, to tak jak myśl o śmierci, o której mówiliśmy poprzednio. Jeżeli myśl o śmierci powoduje, że czujesz się sparaliżowany, że wpadasz w paniczny strach, to znaczy, że z wiarą, z nadzieją i z miłością coś jest nie tak. I podobnie jest z myślą o końcu świata. Święty Jan kończy Pismo Święte słowami: Maranata, przyjdź, Jezu Panie. I to jest wezwanie pełne miłości, a nie pełne lęku. Więc ta myśl o tym, że świat się starzeje, ona może być dla nas bardzo pożyteczna, o ile utrzymamy ją w zdrowych granicach. Kiedy płomień jest w kominku, to jest czymś dobrym, kiedy wychodzi poza kominek i obejmuje cały dom, jest czymś bardzo złym. Bardziej niż na to, że świat zbliża się do swojego końca, chcę jednak zwrócić uwagę na coś innego, na nadzieję. Na nadzieję, która wiąże się także z tym, że te wszystkie ludzkie potęgi, czy to Heroda Wielkiego, czy Oktawiana i Tyberiusza, czy któregokolwiek współczesnego nam miliardera albo polityka, te potęgi wznoszą się i upadają, a Bóg trwa, niezmienny, na wieki. Powiedzieliśmy, że ten rok dzisiejszy jest trochę podobny, trochę inny. Możemy powiedzieć, że jest bardziej ponury i bardziej przerażający, aniżeli ten sprzed 2000 lat, bo wtedy było więcej oczekiwania, a teraz jest więcej zapomnienia, bo wtedy było sporo nadziei, że coś się zmieni, a teraz jest więcej głuchej rozpaczy, a niekiedy wręcz zimnej nienawiści do Boga i do wszystkiego, co dobre i piękne. Ten mrok w jakimś stopniu obejmuje także Kościół Święty. Na krótko przed śmiercią włoski kardynał Caffarra powiedział, że trzeba być ślepym, żeby nie zdawać sobie sprawy z głębokiego kryzysu w Kościele. I my sobie z tego kryzysu zdajemy sprawę.
A wiedząc, że Kościół jest dla świata tym, czym dusza dla ciała, oczywiście nie będziemy się dziwić temu, że kondycja Europy czy świata jest jaka jest, że nie jest dobra. Można powiedzieć, że ten świat spowijają te gęste ciemności. I właśnie dlatego, że jest tak ciemno, musimy tym bardziej wpatrywać się w to światełko betlejemskiej groty. I musi ono być dla nas tym jaśniejszym znakiem, tym pewniejszej nadziei. Moi drodzy, wtedy też ciemności panowały na świecie. Wystarczy pomyśleć o rządach Heroda, którego zresztą ludzie nazwali wielkim. Wystarczy wspomnieć o tej faryzejskiej obłudzie, o psujących się szybko obyczajach rzymskiego imperium. Oczywiście było też to spragnienie prawdy, które na przykład w Rzymie przejawiało się trochę dziwacznie, bo rozkwitem jakichś dziwnych wschodnich sekt. I to jest oczywiście ważna i przygnębiająca dla nas dzisiaj różnica, że dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest neopogaństwo, a nie pogaństwo. Czyli dzisiaj to nie są ludzie, którzy nie poznali wiary i dlatego tkwią w błędach, ale ludzie, którzy odeszli od wiary i dlatego tkwią w błędach. I możemy też powiedzieć, że te współczesne czarownice, które na przykład urządzają bluźniercze szturmy na kościoły, są nie mniej przerażające od starożytnych poganek, a wręcz przeciwnie, bardziej. Niemniej jednak także w tamtych czasach ten mrok był naprawdę gęsty. I także ten mrok naszych czasów naprawdę może i naprawdę będzie rozproszony przez to samo dzieciątko i tą samą matkę. I dzisiejszych bezbożnych mocarzów Boża potęga strąci z tronów. I dzisiaj także cicha i ukryta Maryja Niepokalana jest tą, która miażdży łeb smoka i która zwycięża. I możemy powiedzieć, że te nasze czasy są także i przede wszystkim jej czasami. Jak gdyby właśnie na ten kryzys w Kościele, na trudności, z jakimi borykają się biskupi, na zamieszanie, w którym żyją wierni i zagubienie, Bóg daje nam, zwłaszcza na te czasy, swoją matkę jako naszą ochronę, jako naszą przewodniczkę, jako naszą własną matkę, jako naszą hetmankę. Ta maryjna epoka trwa już od 200 lat i znaczona jest takimi wielkimi wydarzeniami jak objawienia w Paryżu przy Rue du Bac, w Lourdes, w La Salette, w Giedrzwałdzie czy Fatimie, żeby wspomnieć tylko niektóre i tylko te zatwierdzone, najbardziej sprawdzone. Ta epoka znaczona jest ogłoszeniem dwóch wielkich maryjnych dogmatów o niepokalanym poczęciu i o wniebowzięciu. Ta epoka znaczona jest przykładem życia zdumiewających maryjnych świętych, których można by wymieniać długo. Ten czas jest także przynajmniej do pewnego momentu czasem rozkwitu modlitwy różańcowej, która później niestety w dużym stopniu poszła w odstawkę, podobnie jak inne elementy kultu maryjnego. I to także jest powód, dla którego teraz sytuacja jest niewesoła. Moi drodzy, współczesne przedstawienia Maryi Niepokalanej są pod bardzo przemożnym wpływem objawień w Lourdes. I widzimy na nich tą piękną panią ubraną na biało, przepasaną na niebiesko, ze złotymi różami na stopach. Tutaj z tyłu nawet widać taką figurę. I to oczywiście bardzo piękne przedstawienie, podobnie jak to odrobinę wcześniejsze z objawień w Rue du Bac, które znamy z cudownego medalika, na którym Niepokalana stoi z rozchylonymi rękoma, a z jej palców wychodzą promienie łask. Ale przez wieki, na długo przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu, Maryję Niepokalaną przedstawiano inaczej. Zwłaszcza we franciszkańskich kościołach można się natknąć na to przedstawienie. Maryja stoi na nim, depcze węża, a na ręku trzyma dzieciątko. A dzieciątko Jezus z kolei trzyma w ręku krzyż. I pionowa belka tego krzyża jest nieproporcjonalnie długa, sięga aż do ziemi, a na końcu zmienia się w ostrze, którym Pan Jezus przebija tego węża deptanego przez matkę. I to jest artystyczne przedstawienie tej wielkiej prawdy teologicznej, że pomiędzy tymi dwoma
wariantami przekładu wersetu z Księgi Rodzaju, te warianty to jest ona zmiażdży albo ono zmiażdży, czyli albo niewiasta zmiażdży, ipsa contret, albo ono, potomstwo niewiasty zmiażdży. Pomiędzy tymi dwoma przekładami zachodzi teologicznie głęboka zgodność, jak o tym mówił na przykład święty Wawrzyniec z Brindisi, doktor Kościoła. To pokonanie węża jest wspólnym dziełem niepokalanej i jej syna. Niewiasta depcze, niewiasta miażdży, ale także jej potomstwo, Jezus. On przebija swoim krzyżem łeb tego gada. I to właśnie niepokalane poczęcie jest początkiem tej wiktorii. Dlatego takie było przedstawienie niepokalanej, miażdżącej głowę węża. Jeszcze raz na chwilkę do Norwida się ucieknę. Od rana prawdy stawszy się kołyską, gdy męką syna nad śmierć wyniesiona, wężowi głowę ty potarłaś śliską. Współwszechmoc bierzesz tam w niebo wniesiona i wciąż rozrzewniasz się nad planetami, można, łaskawa i błogosławiona, módl się za nami. Ale oczywiście ten wąż, jakkolwiek jego głowa śliska została starta, ten wąż czyha na jej piętę, czyli na jej sługi. Ale to do nich, do tych, którzy oddali się Maryi, należy ten przywilej miażdżenia go. Pięta Maryi miażdży węża. Święty Maksymilian wielokrotnie mówi nam o tym, że powinniśmy stać się narzędziami w ręku niepokalanej. I możemy powiedzieć, mamy też stawać się narzędziami w ręku tego dzieciątka, które ona trzyma w swoim ręku. A to dzieciątko tym krzyżem miażdży łeb piekielnego smoga. Ale to wymaga od nas w pierwszym rzędzie tego, żebyśmy odbili dla Maryi ten kawałek należącego do niej królestwa, terytorium, jakim jest nasze własne serce, nasza własna dusza, nasze własne życie. Maryja i grzech, jak mówił już święty Augustyn, wykluczają się wzajemnie. Tam, gdzie jest mowa o Maryi, tam nie może być mowy o grzechu. Jeżeli w naszym sercu jest grzech, to nie ma w nim miejsca dla Maryi. Jeżeli chcemy całkowicie do niej należeć, to musimy całkowicie wyplenić z tego naszego serca grzech. I musimy wypowiedzieć mu autentyczną, dogłębną i bezwzględną walkę. Czasem jest tak, że jesteśmy bardzo skłonni reformować wszystkich dookoła, ale niestety skąpimy im dobrego przykładu naszego własnego życia. Święty Maksymilian, właśnie wychodząc od tego powiedzenia, że kto z kim przestaje, takim się staje, stwierdził, że kto z niepokalaną przestaje, ten niepokalanym się staje. Kto wpatruje się w Maryję, ten zaczyna wychodzić ze swoich grzechów. Jak gdyby patrzenie na nią, na niepokalaność samą, czyniło nas czystymi. Kto z nią przebywa, ten zaczyna dobrze wpływać na innych. Ten zaczyna promieniować jej miłością, jej cierpliwością, jej słodyczą. Czyli wpływa na innych, ale jednocześnie wpływa na innych delikatnie, bez szorstkości, a przemożnie, tak jak matka. I to dlatego wielkie nawrócenia, zwłaszcza tych ostatnich wieków, chociaż nie tylko, noszą zawsze to znamię głębokiej maryjności. Grzesznik, który się nawraca, instynktownie ucieka się do matki. Moi drodzy, na ten mrok naszych czasów nie ma innej, lepszej recepty, jak ta, która zawsze się sprawdzała w życiu Kościoła i w krytycznych czasach w Kościele, czyli żebyśmy my sami stawali się takimi malutkimi światełkami, rozpraszającymi ten mrok. Kto trochę silniej, kto trochę słabiej, ile tam tych watów będzie, to już Pan Bóg to każdemu wyznaczy, jego miarę. To zostawmy w jego ręku. Może Pan Bóg chce od nas wielkich dzieł, może malutkich, ale na naszą miarę mamy świecić innym. Otrzymaliśmy wiele światła. Otrzymaliśmy światło prawdy, otrzymaliśmy światło sakramentów, otrzymaliśmy światło Ewangelii, otrzymaliśmy jaśniejącą niewiastę obleczoną w słońce i z wieńcem gwiazd nad głową. Możemy czerpać z nich to światło i możemy przekazywać je dalej. A walcząc z tym grzechem w nas samych i dookoła nas, nie zapominajmy o tym, żeby i w tym naśladować Najświętszą Pannę Maryję, czerpiąc z niej także
ciepło miłości. Czyż nie starczy w tym spojrzeć na świętą rodzinę i miłości w szczególności w stosunku do tych najbiedniejszych grzeszników? Bo czy to nie dla ich ocalenia Słowo stało się ciałem? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.